Siema! Z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, jest to kolejny odcinek z naszego sprawdzania minecraftowych TikToków. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie tylko 6 TikToków, bo było mało łapek pod poprzednim odcinkiem, więc mordo, pamiętaj, że każdy 1000 łapek w górę to jeden TikTok w następnym odcinku, więc strzelaj łapy w górę, subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy są codziennie. Dobra, pierwszy TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek coś robi tutaj z armor standami i mieczami, co jest? Ej, czy to będzie jakaś szafka? Na miecze, czekajcie, bo on je jakoś dziwnie tutaj ustawia. Aha, ustawia te armor standy w ten sposób, okej. I co tutaj się będzie działo dalej, bo jestem naprawdę mega ciekawy, okej. I teraz, aha, tam daje schodki i od góry, aha, też tutaj daje schodki. I teraz to po prostu zasili. Jak to będzie wyglądać, jaki będzie efekt końcowy? Ej, patrzcie, jakie kozackie w ogóle. Ej, zarąbiste! Koniecznie trzeba sobie coś takiego zbudować. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować głównie armor standów i wszystkich rodzajów mieczy. Oczywiście tego TikToka można zrobić w sumie nie tylko z mieczami, bo z innymi itemkami też by to nam normalnie zadziałało. Ale dobra, musimy sobie wziąć poza armor standami schodki drewniane. Weźmiemy sobie samo drewienko i weźmiemy sobie jeszcze pistony mordeczki i bloki właśnie redstone'a. Gdy już znajdziemy odpowiednie miejsce, wystarczy teraz tylko po prostu ustawić sobie tutaj schodki w ten sposób, za tymi schodkami dać armor standy, czekajcie, tylko czy ja dobrze wyliczyłem, bo tutaj jest 5 armor standów, my mamy 5 mieczy, więc idealnie. I teraz właśnie do każdego z armor standów dajemy właśnie mieczyk, jak możecie zauważyć, i teraz te miecze trzeba tutaj powyginać, a, bo to musimy z redstone'em zrobić w ogóle, czekaj, inaczej ogarnąć, nie wiem jak to typek zrobił na TikToku, że mu to tak działało. Dobra, nieważne mordeczki, po prostu miecze będą ustawione w ten sposób, wy możecie sobie to zrobić oczywiście tak jak było na TikToku, my tak nie będziemy robić, więc jak macie teraz pistą o jeden dalej, to dajecie tutaj schodki sobie od dołu i od góry i teraz wystarczy, że teraz te pistony właśnie aktywujemy w ten sposób i jak możecie zauważyć, efekt finalny prezentuje się tak. Wygląda to tak samo jak na TikToku, przez to, że nie mogłem ustawić mieczy, tak jak to zrobił ziomeczek, nie wiem jak to się stało, może to była po prostu inna wersja, ale sama szafeczka będzie działać, bo jak możecie zauważyć, normalnie możemy sobie tutaj wkładać mieczy i tak jak mówiłem wcześniej, wcale nie musicie tego robić z mieczami, mogą być to dowolne itemki, więc to był pierwszy TikTok, przejdźmy sobie do następnego. Dobra, drugi TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek znowu jest armor stand, jak możecie zauważyć, i diamentowy hełm. I co tutaj typek dał? Kwarc, okej. I tutaj też dał, aha, dał schodek. Ej, patrzcie, to jest kibel, co jest? Ej, typek zbudował kibel, czy wy to czaicie? Dobra, więc co, do tego TikToka będziemy znowu potrzebować armor standów, będziemy tym razem potrzebować diamentowego hełmu i będziemy potrzebować bloku kwarcu oraz schodków kwarcowych, no i jeszcze do tego wszystkiego oczywiście pistony wraz z blokami redstone'a. Teraz wystarczy, że zrobicie po prostu sobie tutaj dziurę, dacie tutaj armor standa, na tego armor standa dacie diamentowy hełm i teraz cała logika jest tylko i wyłącznie taka, że musicie sobie dać tutaj piston skierowany w dół, dajecie sobie tutaj bloczek, aktywujecie to, rozwalacie, dajecie sobie teraz tutaj, o, właśnie schodek, w ten sposób też odpalacie i jak możecie zauważyć, mamy naprawdę mega zarąbisty kibel, tylko no niestety widać tego armor standa, ale mam na to sposób, bo można to po prostu mordeczki zakryć właśnie slabem. W taki sposób nie widzimy w ogóle tego armor standa, a kibel jest. Jeszcze tam ziomeczek chyba dał flagi. Dobra, jednak nie będziecie potrzebować tych slabów, z tego względu, że po to są właśnie te flagi, które ziomeczek tutaj rozstawił dookoła, bo one właśnie zakrywają tego armor standa. Chociaż moim zdaniem lepiej wygląda to ze slabami. Możecie napisać, co o tym uważacie, a my przejdźmy sobie do trzeciego TikToka. Dobra, trzeci TikTok. Co my tutaj mamy? Co tutaj ziomeczek wybuduje? Jestem mega ciekawy. Dobra, buduję tutaj coś ze stone'a, daję tutaj armor standa, obudowuję to wszędzie dookoła, okej, i co on tutaj da? Dał tutaj pistony, dwa pistony dał, okej, czyli tego armor standa po prostu zakryje, dobra, zakrył armor standa właśnie stone'em i co on teraz zrobi? A, na piston, okej, dał tutaj end roda. Co jest? Aha, bo to jest Excalibur w ogóle, patrzcie jaki zarąbisty miecz. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować schodków kamiennych, będziemy potrzebować samego kamienia, tylko czy ja ten kamień znajdę? Ten kamień będzie tutaj, okej, tutaj jest kamień i jeszcze potrzebujemy właśnie tutaj slabów właśnie też kamiennych. Musimy sobie wziąć armor standa i mordeczki entroda, do tego wszystkiego oczywiście piston wraz z redstone'owym blokiem. Dobra, gdy mamy wszystkie itemy, teraz musimy sobie po prostu to zbudować, co nie będzie takie proste jak się wydaje, chociaż nie, no co ja gadam, to jest naprawdę proste.
musicie sobie po prostu zrobić coś takiego, jak tutaj widzicie. Dajecie sobie tutaj armor standa i nad tym armor standem dajecie sobie tutaj stone'a, który musicie sobie właśnie wbić jakby w ziemię. Więc tutaj robimy sobie to cyk w ten sposób, tutaj damy sobie cyk drugi raz, ok. I teraz po prostu musicie sobie dać tutaj end roda i też zasilić piston. I jak możecie zauważyć, macie zarąbistego Excalibura, chociaż... Nie wygląda to tak samo na TikToku, wydaje mi się, że tamten TikTok był nagrywany na innej wersji. I efekt finalny wygląda tak, czyli mamy po prostu miecz wbity w skałę i wygląda to naprawdę spoko, jest naprawdę mega fajna dekoracja. Więc przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Typeczek spawni shulkery i co on tutaj, coś wokół nich buduje, coś a la jakiś basen, można to tak nazwać, ale... Nie, on na te shulker boxy daje piasek i jak możecie zauważyć, będą takie ruchome piaski. Ej, co jest? To jest naprawdę kozackie, zobaczcie jak to będzie wyglądać. Ej, to jest naprawdę świetne. Ej, koniecznie trzeba sobie coś takiego wybudować. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować shulker boxów, w sensie no shulkerów po prostu. I będziemy potrzebować też piasku, okej. No i jakiś budulec właśnie, żeby ten piasek można było elegancko ustawić. Tylko pytanie, czy ja mam tutaj jakiś piasek, w sensie wiecie, czy mam tutaj jakąś pustynię? Z tego co widzę, niestety nie mam. Jak macie już sztuczną pustynię, teraz wystarczy po prostu tutaj zrobić właśnie dół i tutaj zrespić shulkery w taki oto sposób, jak widzicie właśnie na swoich ekranikach. W ogóle możecie napisać w komentarzu, czy oglądacie ten film na telefonie czy na komputerze, bo w sumie jestem ciekawy. Jest to dosyć interesujące. Więc koniecznie to napisz. Sobie tutaj budujemy dalej i wydaje mi się, że efekt finalny tego TikToka będzie naprawdę zarąbisty, bo będziemy mieć ruszające się piaski w Minecraft. Czaicie? Ej, poczekaj, o, tu się zepsuło. Pato! Ej, to jest naprawdę kozackie. Serio, a czy te piaski wciągają? Pato, normalnie wciągają. Ej, jaki sztos w ogóle. Czy wy to widzieliście? Naprawdę fajny TikTok. Przejdźmy sobie do kolejnego. Dobra, kolejny TikTok. Co my tutaj mamy? Co tutaj ziomeczek będzie budował? Okej, mamy znowu armor standa. Okej, tam dał złoty hełm. Tutaj dał czerwony hełm pokolorowany. I tutaj dał niebieski hełm. Okej, czyli będziemy musieli pokolorować sobie hełmy. I do tego wszystkiego dał tutaj wełnę i szkło. Ej, czy to będzie jakaś maszyna? To będzie chyba jakaś maszyna z tego co widzę. Patrzcie to, jak to zarąbiście wygląda. Tutaj dał przycisk i od boków dał właśnie flagi. Tam daje dispensera i co daje do... Ale zarąbiste, ej, to będzie taka cukierkowa maszyna. Pato, i nawet działa. Koniecznie trzeba sobie coś takiego zbudować. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować oczywiście armor standów, będziemy potrzebować hełmów. Tutaj weźmiemy sobie dwa hełmiki, chociaż nie będziemy robić sobie niebieskiego, bo nie potrzebujemy, bo mamy tutaj diamentowy, więc bierzemy sobie diamentowy hełm i złoty. I do tego weźmiemy sobie skórzany, który zaraz zafarbujemy. Ale jeszcze do tego wszystkiego będziemy potrzebować oczywiście szkła i będziemy potrzebować mordeczki pistonów. Teraz musimy sobie wziąć jeszcze właśnie kocioł, musimy sobie wziąć wodę i musimy mordeczki wziąć sobie czerwony barwnik. Tylko pytanie, gdzie będzie czerwony barwnik? O, tutaj będzie czerwony barwnik. Więc co, na starcie musimy sobie wlać tutaj do kotła wodę. Musimy tą wodę zabarwić na czerwono i musimy dać tutaj właśnie hełmik. Jak możecie zauważyć, bardzo szybki sposób sobie zafarbowaliśmy właśnie hełmik na czerwono. Dobra, więc kiedy macie wszystkie itemy, teraz wystarczy zrobić dziurę, dać tutaj troszkę śniegu, dać tutaj armor standa. Na tego armor standa dać diamentowy hełm bądź jakikolwiek chcecie. Nad tym armor standem z diamentowym hełmem musicie sobie dać kolejnego armor standa. Tym razem właśnie na przykład ze złotym hełmem, tylko że ja zrypałem, bo nie przemyślałem tego, że to musi być pod innym kątem. Halo MWK, co ty gościu robisz? Dobra, więc dajemy sobie to pod kątem i to powinno właśnie wyglądać w taki sposób. Teraz robimy sobie trzeciego armor standa, tym razem z czerwonym hełmem. Jak możecie zauważyć, połowę sukcesu już mamy. Teraz wystarczy tylko właśnie od góry dać jakiś bloczek. My damy sobie stone'a, chociaż nie, dajmy jakąś wełnę, żeby było jakoś kolorowo. Tylko czy gdzie tutaj jest wełna? Tutaj jest wełna. Gdy mamy już wszystkie armor standy ułożone w ten sposób, musimy sobie dać tylko po prostu nad nimi wełnę, musimy dać sobie tutaj szkło i teraz wystarczy po prostu umieścić pistona właśnie skierowanego w dół, w taki oto sposób i po prostu musimy sobie go zasilić, żeby zszedł na dół jeszcze raz, o proszę bardzo, i już samą maszynę cukierków mamy. Teraz wystarczy jeszcze, właśnie ja zapomniałem w ogóle, że do tego musimy dać jeszcze dispenser, właśnie, więc za tą maszyną dajemy sobie dispenser w ten sposób, ukryjemy sobie ten dispenser, żeby go nie było widać, tylko do tego dispensera przydałoby się coś dać i my sobie damy, damy sobie ciastka. Okej, więc do tego dispensera dajemy ciastka, zabudowujemy go tak, żeby go nie było widać. Bierzemy mordy przycisk, o proszę bardzo, ten przycisk umieszczamy tutaj. I jak możecie zauważyć, nasza maszyna słodyczy jest ukończona, więc przejdźmy sobie do następnego TikToka.
Dobra, kolejny TikTok. Co my tutaj mamy? Ziomeczek obudował tutaj szkielety obsydianem, porobił takie dziurki. I co on tutaj z nimi będzie robił? Bo to jest naprawdę interesujące. Wylewa lawę wokół nich. I po co on to w sumie robi? O co tutaj chodzi? Halo? O kurde, ogniste strzały w Iron Golema. Ej, ale kozackie. Koniecznie trzeba sobie to sprawdzić. Więc co mordy, do tego TikToka będziemy na pewno potrzebować jajka spawnujące szkielety. Będziemy potrzebować obsydianu i będziemy potrzebować mordy lawy. Iron Golema zbudujemy sobie później. Najpierw trzeba się tutaj zająć samymi szkieletami. Więc co, robimy sobie wielką wieżę. Spawnujemy tutaj masę szkieletów. A kurcze, dobra, czekajcie, bo my te szkielety musimy tutaj obudować. Ja o tym zapomniałem, że szkielety przecież giną od słońca. Halo, MWK, co ty gościu? Musi być ich masa, żeby te strzały po prostu nawalały, wiecie o co chodzi? Więc tutaj sobie respimy ich już troszkę i jeszcze tutaj sobie troszkę ich zrespimy. Gdy mamy już zrespione szkielety, teraz wystarczy, że dookoła tych szkieletów wylejemy lawę, bo one będą strzelać właśnie w tego Iron Golema, to automatycznie strzały będą się podpalać i będzie to naprawdę mega zarąbisty efekt. Rozlewamy sobie tutaj w tych rogach mordy lawę, w sumie to zrobiłem to trochę krzywo, ale zadziała tak jak ma działać, więc ta lawa po prostu musi się tutaj dookoła tych szkieletów teraz wylać, a my w tym czasie mordy zrespimy sobie Zbyszka. W sumie szkoda, że Zbyszka tutaj musimy respić, żeby to sprawdzić, no ale mówi się trudno, nie? Więc dajemy sobie tutaj właśnie iron, o proszę bardzo. I teraz dajemy sobie tutaj dynię w taki oto sposób. I jak możecie zauważyć, mamy gotowego Zbyszka. Wow! Co jest? Ale kozackie w ogóle! Ale kozackie, co jest? Jakie to jest zarąbiste, ej, naprawdę mega zarąbiste, mega mi się to podoba. Patrzcie w ogóle jak długo już strzelają w tego Zbyszka i nie mogą go zabić. Zbyszek jest niezniszczalny, o to chodzi mordo, trzymaj się tam. Ej, kurde, jak laguje mi Minecraft w ogóle, patrzcie. O nie, Zbyszek zginął, ej, napiszcie znisza w komentarzu dla Zbyszka. Patrzcie ile tutaj jest strzał, szkoda, że nie płoną, bo wcześniej płonęły. Ale TikTok naprawdę mocny, w sensie mega fajny efekt, mega mi się podobał, możecie dać znać jak wam się podobał. A my przejdźmy do ostatniego TikToka. Dobra, ostatni TikTok, co tutaj ziomeczek zrobił? Zrespił tutaj masę pand i mega wysoko. O kurde, patrzcie, panda zrobiła salto i skoczyła. Ej, w sumie to no, trochę słabo, że zabijemy pandę, ale chcę koniecznie sprawdzić, czy panda zrobi fikołka i spadnie na dół. Trochę to głupie, ale serio chcę zobaczyć to. Więc co, do tego TikToka w sumie będziemy potrzebować pandy i będziemy potrzebować jakiegokolwiek budulca właśnie, żeby zrobić jakąś platformę. My użyjemy dirta, z tego względu, że no pandy lubią jednak trawkę tutaj, wiecie o co chodzi. Więc sobie tutaj lecimy do góry, budujemy wielki słup i tutaj zbudujemy sobie właśnie platformę. Ej, jestem mega ciekawy, czy jakaś panda zrobi fikoła na dół, naprawdę. Ej, jest to naprawdę mega interesujące. Więc uwaga, zrobiłem platformę, respimy sobie tutaj masę pand i zobaczmy, czy... O kurde, pierwsza spadła, ej, mega kiepsko. Ale dobrze, że spadła i wiemy, że jak panda jakaś sobie zrobi fikołka, to nie zginie, więc myślę, że stos. Teraz najgorsza kwestia, musimy po prostu poczekać, aż panda zrobi fikołka. A nie wiem w sumie, czy zrobi, bo to będzie naprawdę mega długo trwało. Wow, patrzcie to! Widzicie? Ej, pa to! Wow, ej, nie sądziłem w ogóle, ej, zrobiła trzy fikołki. Czy wy to widzieliście? Ej, mocno, tego się nie spodziewałem, ale bardzo fajnie, że ta panda przeżyła, bo na TikToku nie przeżyła, więc myślę, że zrobiłem spoczko, więc co mordeczki, w dzisiejszym filmie to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, wiem, że było mało TikToków, ale mało łapek zostawiliście, więc przypominam wam o tym, że każdy 1000 łapek w górę to jeden TikTok w następnym odcinku, więc po prostu strzelajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, bo filmy są codziennie, ja byłem MWK, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i elo!